A ja dzisiaj skończyłam plewić wreszcie ogród. Tak naprawdę zaczęłam plewienie w ubiegłym tygodniu, ale ponieważ ciągle były jakieś wyjazdy, załatwienia i tak dalej, inne ważniejsze sprawy, więc szło mi to jakoś tak powoli i skończyłam na początku tego tygodnia, ponieważ jest nowy tydzień, więc trzeba od nowa zacząć plewienie, więc znowu zaczęłam od początku i szczęśliwie dzisiaj skończyłam. Zajęło mi to całe prawie 2 dni, ale rabaty są naprawdę pięknie już przygotowane na wiosnę. Już tutaj zrobiło się zielono, jednak pojawił się pewien problem, ponieważ w ubiegłym roku bardzo starałam się, aby ślimaku nie było. W tym roku jest cała masa maleńkich, drobniutkich ślimaków, które potrafiły mi zjeść nawet szan. Zdenerwowałam się strasznie, dlatego o świcie i wieczorem zawsze wychodzę na łowy. Załatwiam te ślimaczki bardzo szybko, sprawnie, ponieważ uważam, że zbieranie ich do wiaderka, moczenie w jakichś tam płynach i tak dalej i skazywanie ich na długą mękę jest absolutnie bezzasadne. Dlatego kiedyś pani napisała mi w komentarzu, jak ona tą sprawę rozwiązuje szybko i sprawnie. I wówczas niektóre osoby powiedziały, że jest to drastyczne. Ale proszę Państwa, to musi być tak drastyczne, ponieważ gdybyśmy pozwolili, aby ślimaki, mszyce i inne szkodniki tak sobie hasały po naszym ogrodzie i później się rozmnożyły i przeniosły na inne ogrody, wówczas niestety, ale rolnicy musieliby używać ogromną ilość oprysków, nawozów chemicznych, aby się tych wszystkich szkodników pozbyć. Jeżeli chcemy mieć ogród ekologiczny bez oprysków, bez nawozów, no niestety musimy te szkodniki po prostu zwalczać od razu. Ciach jednym cięciem. I ja też tak robię. Ponieważ wszyscy chcemy iść do sklepu i kupować zdrowe owoce i warzywa. A jak mają być zdrowe? Jak rolnicy mają sami na hektarach zwalczać takie plagi różnych szkodników? Ja mam tutaj ogród duży i muszę powiedzieć, że to naprawdę zajmuje dłuższą chwilę czasu, żeby się pozbyć tych szkodników. Ale powolutku chodzę, dokładnie się przyglądam. Rano o świcie, jak nie zapomnę, zabiorę z sobą kamerę i pokażę Państwu, jak te ślimaczki małe wyglądają. Gdy są na zielonych liściach, no to jeszcze dosyć łatwo je można zobaczyć, ale gdy one są na ziemi, to można powiedzieć, że mają taki sprytny kamuflaż, ale i tak udaje mi się wypatrzeć. Mam sokoli wzrok i bardzo szybko wyłapuję każdego szkodnika. I tak już ten ogród jest tutaj przygotowany. I do końca tygodnia mam chwilowo, można tak powiedzieć, od plewienia odpoczynek, ponieważ od innych spraw nie. I od poniedziałku oczywiście od nowa. Gdy cały czas plewię i dbam o ogród systematycznie co tydzień, to wówczas tej pracy mam niedużo i idzie ona bardzo szybko i bardzo sprawnie. Na rabatach tutaj wzniesionych i jeszcze spokojnie. Pietruszki jakoś nie widzę. Wysiałam ją. Wydawało mi się, że wychodzi, ale nie wiem, nie zauważyłam. Natomiast czosnek, jak to czosnek, rośnie znakomicie, rośnie tutaj świetnie. Każdy, kto przychodzi, jest zaskoczony, że ten czosnek jest już taki duży i taki dorodny. No i proszę, o świcie chodzę, spaceruję i szukam ślimaków i są, trzeba się dobrze wpatrywać, są, można powiedzieć, zakamuflowane wśród roślin, tutaj taki ciemny ślimak. No i proszę, tak to wygląda, narcyzy zjedzone, wszystko schrupią, ślimaki są okropne. Zakwas razowy na chleb już przygotowany,
w dzieży nasypana mąka i zaraz będzie zabawa w wyrabianie ciasta chlebowego. Piekę też bułeczki, obwarzanki, drożdżówki, ponieważ takie domowe uważam, że są najlepsze, a wracając do chleba, zakwas razowy i mąka jest tutaj, mąka chlebowa na wierzchu, pod spodem jest mąka razowa, ponieważ tak mi się lepiej miesza. Mieszam to z ciepłą wodą i taki chlebuś jest pyszny, zdrowy, najlepszy.